Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Fresso i Interior Cleaner. Od czego by tu zacząć? Może od pędzlowania, słuchaj. Mega gęsta, przyjemna piana. Naprawdę. Super. Bardzo fajnie. Całkiem fajnie zbiera brud. Rewelacja. I tutaj, kurczę, jeżeli chodzi o pędzlowanie, nieraz nawet musiałem zamoczyć ten pędzelek w wodzie, żeby ta piana była troszeczkę mniej obfita i dodać tego poślizgu, może o tak. Ale jeżeli chodzi o pędzlowanie, naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o machanie mikrofibrą, też całkiem nieźle. Też całkiem nieźle, troszeczkę może brakuje mu poślizgu, ale co jest fajne, nie zbiera dressingów. Odświeży ci, kurczę, wnętrze i robi to całkiem skutecznie. I tutaj kolejna rzecz, zapach. Kurczę, no męczy mnie, naprawdę. Tak jak przy dressingu, fantastycznie, zapach rewelacyjny, to tutaj męczący. No mnie, kurczę, w pewnym momencie wkurzał i odpuściłem. Za mocno, za dużo, nie moja bajka w ogóle. Naprawdę zapach mega męczący, kurczę. Także osobiście, no wiadomo, no są lepsze i są gorsze Interior Cleanery. Dressing i kurczę, ten Interior Cleaner, no nie moja bajka, nie moja bajka, także kurczę, jeżeli chodzi o Fresso, to będę się trzymał zapachów i na tym zostanę. A, i szampon, który ma potencjał, naprawdę jest bardzo fajny. Szampon super, szamponik tak. Te produkty do wnętrza, kurczę, jakoś, one do końca właśnie. I ten Interior Cleaner też taki jest, kurczę, nie wiadomo jak go gryźć. Nie wiedziałem jak go gryźć, czy go rozcieńczać, czy go nie rozcieńczać. Później jak już mi zaczął, po dłuższym czasie kontakcie, już jak mi zaczął męczyć nocha, stwierdziłem, że nawet już się więcej nie będę bawił, bo nie sprawia mi przyjemności. A w tym wszystkim myślę, że o to chyba chodzi. No dobra, nie będę męczył, bo kurczę, tak naprawdę dużo się nim nie pobawiłem ze względu na ten męczący zapach, więc nie będę tutaj kombinował, że rozgryzłem ten produkt od A do Z. Możliwe, że ktoś uwielbia ten męczący zapach i produkt na tyle poznał i mam nadzieję, że doda komentarz, czego zabrakło właśnie w tym filmie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!